Sesja Rady Miasta przebiegała spokojnie, jednak nie brakowało stałego elementu, jakim są częste kłótnie i brak porozumienia między radnymi. Klub Prawa i Sprawiedliwości chciał wystąpić z pismem jako Rada Miasta do premiera o tym, jak wygląda sytuacja gospodarcza w Szczecinie. Mianowicie chodzi o to, że dzisiaj region nasz, a Szczecin w szczególności, skażony jest naprawdę pewnym dużym mankamentem, który nie pozwala nam się dzisiaj rozwijać i doskonale to Państwo widzą, doskonale pokazywały to wykresy, które pokazywałem na podstawie danych statystycznych. Mianowicie my się zwyczajnie nie rozwijamy. Dla radnych PiS niepokojący jest fakt, że w Szczecinie jest najniższy spośród 66 regionów statystyczny przyrost PKB za lata 2000-2010. Radni ubolewają nad tym, że Szczecin wciąż czeka na zapowiedziane w 2009 roku działania, które miały choć trochę zrekompensować utratę stoczni. Jeżeli my o tym nie chcemy rozmawiać, a zerkniecie Państwo do wyników głosowania w sprawie przyjęcia, w ogóle rozpoczęcia dyskusji na ten temat, to w całości Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej opowiedział się przeciwko. Jedynie Prawo i Sprawiedliwość wraz z panem przewodniczącym Stopyrą i Klubem Szczecin dla Pokoleń wyraził wolę dyskutowania na tematy również gospodarcze dzisiaj. Jedną z obietnic rządu było skomunikowanie terenów strefy ekonomicznej Trzebusz-Dunikowo. Nie widząc realizacji, PiS chciał, aby podjęto pracę nad programem dla Szczecina. Jedni muszą dorównać Palikotowi, drudzy stają się bardziej liberalni niż SLD. To jest problem tych ugrupowań, które tą chucpę wywołały. Ja jako człowiek, jako radny, pomijając aspekty moralne, nie godzę się na to, żeby z pieniędzy miejskich finansować to. I tak jak większość mieszkańców tego miasta i tyle. Radni z innych klubów mieli również kilka propozycji, co zrobić, aby mieszkańcom żyło się lepiej, jednak temat in vitro zdominował całą sesję Rady Miasta i propozycja wystosowana przez PiS nie przebiła się.